Siema, siema. Pozdrawiam was wszystkich z tego właśnie oto miejsca. Wczoraj ostatni dzień roku zamorsowałem. No i dzisiaj nie mogło być inaczej. Pierwszy dzień roku, 1 stycznia. Też po prostu postanowiłem zamorsować. Co prawda warunki są jakie są. Nie ma śniegu, nie ma mrozu, nie ma lodu. Ale uwierzcie mi, że jest co robić. I czym bym się chciał z wami podzielić, bo dla mnie to jest sukces, tak? Tak dużo się mówi o sukcesach, które ktoś osiąga. I mamy na myśli tylko sukcesy duże, ogromne sukcesy. A nie dostrzegamy, nie zauważamy tych malutkich sukcesów. Chociażby takim, że wstaniesz rano na przykład o godzinie 5, bo to też jest sukces. A dla mnie dzisiaj sukcesem jest to, od pewnego czasu już, że kiedyś morsowałem w skarpetach neopremowych i w rękawiczkach neopremowych. W tej chwili jestem na golasa, że tak powiem, mam tylko kąpielówki, jestem boso. I to jest dla mnie właśnie duży, duży sukces. No właśnie, drugim sukcesem to dla mnie właśnie to morsowanie po samą szyję, z czym też miałem problem. Organizm po prostu nie pozwolił mi tego zrobić, a w tej chwili jest coraz lepiej. Także ja już po morsowaniu, będziecie już troszkę widzieć taki obraz niezbyt wyraźny, bo robi się ciemno, naprawdę robi się ciemno. Słuchajcie, czym chciałbym się jeszcze podzielić, bo tak wczoraj siedziałem i no, podsumowałem jeszcze cały rok. Podsumowałem sobie też miesiąc grudzień właśnie z morsowaniem i okazuje się, że w miesiącu grudniu byłem 12 razy zamorsować. Także no, kolejny ładny sukces. Ktoś z was, z weteranów morsowych, może powiedzieć: Łukasz, o czym ty gadasz? Co to za sukcesy? No właśnie, każdy ma swoje sukcesy, tak? Ale to jest to, co wspomniałem na początku, że my szukamy tylko sukcesów jakichś ogromnych. A zacząć warto jest od tych małych sukcesów. Zauważać je, doceniać je. Ja to właśnie od kilku lat stosuję i właśnie zupełnie inaczej się czuję, zupełnie inaczej mi się właśnie z tym żyje. Także jest to naprawdę bardzo istotna sprawa. I widzicie teraz też o tym, co mówiłem w wodzie, że morsuję w tej chwili bez skarpet neopremowych, bez rękawiczek, gdzie mój staż morsowy to już jest 10 lat. Dokładnie 10 sezon i cały czas miałem z tym problemy, wezwanie. Musiałem mieć właśnie neopremy. Nie mogłem, nie potrafiłem wyjść boso do wody. Palce u nóg drętwiały mi bardzo mocno. I tak samo było w rękach. No w tej chwili się to właśnie zmieniło, z czego jestem naprawdę mega zadowolony, mega dumny i szczęśliwy, że w tym momencie na morsowanie wystarczy mi ręcznik, no i majteczki. Dobra, kochani, będę kończył powolutku, bo jest mi zimno, muszę się rozgrzać. Pewnie obraz wam się trzęsie, nawet stabilizacja nie pomaga. Ale tak to właśnie już jest. Także z tego miejsca chciałem wam raz jeszcze złożyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dużo serdeczności. Dobrych, miłych, uczciwych ludzi na swojej drodze w 2024 właśnie roku. Wszystkiego dobrego. Hej.